przewodniczący pana wójta Roberta Dunkiewicza, panią sekretarz Krystynę Jankowską, pana kierownika Adopsu Józefa Jeckiego, witam przedstawicieli Izby Rolniczych, panią Marię Gwiazdowską i pana Zbigniewa Podkosiewicza. Witam sołtysów, mieszkańców gminy Radziwów. Dzisiejszy porządek dzisiejszej sesji przedstawia się w sposób następujący. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przedstawienie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie z działalności przewodniczącego w okresie między sesjami, sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami, przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2012 rok, podjęcie uchwały sprawy. Regulamin utrzymania czystości porządku na terenie określenia szczegółowego sposobu zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczono tych właścicieli nieruchomości opłatę zagospodarowania odpadami komunalnymi w częstotliwości ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Radziwów. Ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Radziwów. Określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Radziwów. Wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmian w budżecie gminy na 2013 rok, dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Radziwów na lata 2013-2023, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Radziwów w 2013 roku. Punkt 8. Interpelacje Rady Gminy i odpowiedzi. Punkt 9. Sprawy różne i wolne wnioski. Punkt 10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy Radziwów. Czy do porządku obrad chcę porządkowy zabrać głos? Proszę bardzo. Trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Poprzednia sesja była sesją wyjazdową w Maszewicy. Każdy, kto chciałbym się zapoznać z tym protokołem. Nie wiem, czy przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Proszę podnieść rękę.
rada wspomniała, konferencja odbyła się w Klimaskiewnicy. Od tej daty zwoływane były dwie sesje nadzwyczajne, które nie doszły do skutku z powodu braku kworum. Co w moim sprawozdaniu. Co czwartek jestem na pewnie dyżury. W sprawie bieżących. I spraw bieżących może poruszę uwolnić wnioska, żeby teraz nie przedłużać. Kilka pism jest przedstawię Państwu.
trzecie po przetargu ta kwota zmieni się na pewno poniżej 100 tysięcy złotych. Czy łatwo policzyć, że całe zadania to jest ponad 700 tysięcy złotych? I w tym miejscu chciałbym przypomnieć pretensje do wójta gminy, że przyjmujemy śmieci z gminy Grajewa i z Mykolu. Żebyśmy tych śmieci nie przyjmowali. Dzień dobry, proszę. Kosztorys był na uchwałę 1 000 000 złotych, dlatego jest.
13 gminie pojawiła się kwota 117 tysięcy. Gdy tutaj jest podany udział procentowy, to 8%. I to jest taka kwota porównywalna przy tych gminach, które miały wkład procentowy 12%. To znaczy, tak jak powiedziałam, to jest to zmienie na razie wstępne. Jakby dobrze spojrzeć, to nie ma też wpisanych numerów geodezyjnych powierzchni miejskich. To są na razie ze spotkania podawane przez wójtów, czyli one są do weryfikacji. A kwoty pojawią się, jak będą kosztorysy. Chodzi o to, że ja zapisałem tutaj odręcznie naszą kwotę z kosztorysu, który już posiadam. Część gmin jest na etapie robienia dokumentacji i takich kosztorysów nie posiada, dlatego podział procentowy. Po wykonaniu projektu przez wszystkie gminy to się uaktualni i te kwoty jakby zmienią się. Czy mam rozumieć, że pozostałe gminy, tutaj wymienione prawdopodobnie będą to inne? Tak, tak, tak. U nas to już jest taka jakby w miarę pewna, to znaczy w miarę pewna, się troszkę zmieni w górę całościowo, a wkład własny zmieni się w dół. Dlatego, że to jest kosztorys jakby budowlany, czyli wykonania zamknięcia składowiska kultywacji. Do tego gmina doliczy koszty wykonania projektów, budynków i wcześniej rozczynionych prac, także końcowa ta kwota będzie około 30 tysięcy większa, a wkład 15% spadnie niżej, gdyż na przykład projekt techniczny, który kosztował około 12 tysięcy, zostanie wyliczony już jako wkład własny czy wtórny. Także nasz wkład własny będzie na dzień składania wniosku myślę około 105-110 tysięcy złotych. Po przetargu myślę, że zamknie się kwotę około 60-70 tysięcy złotych. Jeszcze jedno pytanie też, bo tutaj to pewnie może być pomyłka, bo jednej gminy nie ma wymienionej na 4 graty 6 jest 11, a tutaj jest tylko przy określeniu kwotowym tylko 10. Czy to? Jest 11 gmin, a przy kwotach jest tylko 10 wymienionych. Być może pomyłka porządkowa, ja powiem może inaczej. Szanowni Państwo, to nie jest dokument. Ja bym to wydrukowałem wstępny jakiś dokument do zapoznania się, bo będę Państwa prosił o zwołanie sesji nadzwyczajnej, żeby taką uchwałę podjąć, bo do 28 maja musimy jakby projekt złożyć, a będzie musiała być uchwała Rady Gminy, żeby miała takie porozumienie mógł podpisać. Ja chciałem tylko przekazać, że takie, że jesteśmy na takim etapie, że będziemy o to wnioskować i że będziemy o tym rozmawiać. Potrzebne będą uchwały. Daję wstępnie, żeby się zapoznać, żebyście Państwo jakąś tam wstępną, wolną akceptację tego złożyli, żebym ja dalej mógł uczestniczyć i prowadzić rozmowę, żeby nie okazało się, że ja powiem, że wstępuję do projektu, a Państwo potem powiecie, że nie. No to jest wiele gmin, jakby nie mogę im narażać na skutki wystąpienia, bo cały projekt wtedy upada. No nie, dziękuję bardzo. W tej chwili mogę powiedzieć jeszcze dla innych gmin, że nie będę. A już później no, będzie troszkę z tym problem. Powiem jeszcze tak, że nie możemy tego składać jako stowarzyszenie, że składać będzie jedna gmina. Na dzień dzisiejszy jakby zaproponowaliśmy, żeby to była gmina Sokoły. Przez budżet tej gminy będzie to wszystko przechodziło. Czyli, że my nie będziemy wpłacać swoich kwot do Narodowego Funduszu do Środowiska, tylko do gminy Sokoły. I tutaj może być tak, że w ogóle to się jeszcze rozsypie, bo tak nie ma za bardzo chętnej gminy, żeby wziąć na siebie te obowiązki. Pierwsza propozycja była na naszą gminę, ale odmówiłem, bo
jeszcze jakieś pytania w sprawie sprawowania pana wójta? Przechodzimy do punktu kolejnego. Podjęcie uchwał w sprawie. Nie, przepraszam, punkt 6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2012. Proszę panie kierowniku, pan przedstawi problem. Panie przewodniczący, szanowna rado. Na podstawie artykułu 16a ustęp 4 ustawy o pomocy społecznej mam taki obowiązek, żeby przedstawić państwu ocenę zasobów pomocy społecznej. Ten obowiązek zaistniał od roku 2012. W tej ocenie, ja to przedłużyłem panu przewodniczącemu, jest 30 stron tabel. Można też zauważyć m.in. dane o sytuacji demograficznej i społecznej na terenie gminy, czyli tam ilość mieszkańców, infrastrukturę społeczną, rynek pracy, czyli osoby, które są bezrobotne. Czy pani może pan, panie Józefie, spis treści do wyjaśnień i zawartości tego dokumentu? Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to ja po prostu mogę na miejscu w opcie dodatkowych informacji udzielić. To jest 30 stron tabel, bardzo drobnym drukiem, dziesiątko, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Bo miesiąc temu przedstawiałem sprawozdanie z pomocy społecznej, więc jeżeli ktoś będzie bardziej zainteresowany, to jest bardziej rozbite, to proszę bardzo, jeżeli ktoś dzisiaj ma jakieś pytania. I opieka społeczna się rozwija. Znaczy, sprawozdanie bardziej. Dokumentacja. Bezrobocie nie grozi. Znaczy, oczywiście w tym sprawozdaniu wynika, że wysokość świadczeń, jak też osób korzystających, jak też bezrobotnych, bo to też są miliony osób bezrobotnych, wzrasta na terenie gminy. Właśnie, o to mi chodziło. Wzrasta i coraz więcej osób zgłasza się też osoby, które wracają, powiem państwu, po wielu latach z zagranicy, nie przybywały w Grecji, w Hiszpanii, wracają i się zwracają tutaj do nas o pomoc. Nie jest to jakiś natłok osób, ale to są, jest tendencja wzrostowa. Jeżeli są jakieś pytania w sprawie tego sprawozdania, to pana Józefa, ja mogę przedstawić ten dokument. Dziękujemy, uważamy sprawozdanie za przyjęcie. Punkt 7. Podjęcie uchwały.
nadmienię tylko, iż pan wojewoda Podlaski pismem zgodził się do nas o podjęcie tych uchwał maksymalnie do 30 kwietnia tegoż roku. W innym przypadku wydał zarządzenia zastępcze w sprawie uchwał przyjęciowych. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Ktoś z państwa radnych ma pytania? Panowie regulaminu, proszę bardzo. Ja tutaj bym prosił o uwzględnienie poprawki dotyczącej minimalnej liczby odpadów prowadzonych selektywnej zbiórki. Tam jest wymieniona liczba 20 litrów miesięcznie na mieszkańca. Tutaj proponuję 10. Dlaczego to uzasadnę? Jeżeli mamy rzeczywiście dążyć do selektywnej zbiórki odpadów, to w niektórych sytuacjach może być tak, że o takiej ilości odpadów mogą nawet w przypadku prowadzonej segregacji mogą być nie utworzone. Szanowni Państwo, jeżeli po pierwsze regulamin jest już uzgodniony, po drugie uważam, że te 20 litrów to nie jest całkiem tak dużo. Powiem tutaj, tak jest zapis dobry, bo większość gmin stosuje zapis, że firma, która będzie odbierała odpady komunalne, zmieszane, będzie oznaczała, czy odpady są segregowane, czy nie. To jest tak, jeżeli przyjedzie firma, która odbiera przetargu, pan, który przyjedzie po śmieci, zobaczy, że jest na przykład jedna butelka szklana czy plastikowa w odpadach zmieszanych, oznacza, że odpady są niesegregowane. Czyli powiem tak wprost, w naszym przypadku to jest, że 95% gospodarstw byłoby niesegregowane, czyli wyższa stawka za opłatę. My wprowadziliśmy specjalnie taki zapis, że to zakład komunalny u nas będzie zbierał segregację i będzie określał, czy te śmieci są segregowane, czy nie. 20 litrów, proszę sobie wyobrazić, na miesiąc na osobę. Worki, które Państwo dostajecie, to jest 120 litrów. Czyli jeden worek zastępuje 6-osobową rodzinę. 6-osobowa rodzina nie wierzy, że raz na miesiąc nie uzbiera szkła, plastiku i kartonu na jeden worek. Wiadomo, u jednej osoby będzie mniej, drugie więcej, ale myślę, że przy 6 osobach to te dwa worki to spokojnie się uzbiera. Jeżeli damy 10 litrów na osobę, to jest niecały wiaderko od mleka. To jeżeli ktoś zgniecie, to będzie kilka butelek, ale jeżeli nie, to znaczy, że 3 butelki plastikowe będzie wypełniały już 10 litrów segregacji. Dlatego też no nie chciałbym właśnie, żeby było, że my udawamy, udajemy, że segregujemy, tym bardziej, że z tego tytułu przysługuje obniżka wysokości opłat za śmieci. Ja rozumiem, że tych 20 osób, to znaczy ma być tych śmieci, znaczy odpadów segregowanych w sumie. I papieru, szkła, plastiku i innych odpadów. To znaczy indywidualizacji jest konkretny. Zakład komunalny we Żłobie uznaje odpady za segregowane w przypadku. Pojemników tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe. To są, czyli to są wszystkie kategorie. Mleka. Tak. Opakowania szklane. Czyli szklane i plastikowe. Czyli wszystkie butelki szklane i wszystkie odpady plastikowe z wyłączeniem folii rolniczej, bo posiadam szansę, bo jakby to do segregacji nie, tego nie uznajemy. I powiem jeszcze, to nie jest zapis taki, żebyśmy żeby go tak idealnie czyszczenie, bo nie da się tak dokładnie tego zmierzyć. Chodzi o to, żeby segregacja po pierwsze była. Po drugie, jeżeli zakład komunalny będzie to zbierał, to zawsze będzie można zapisać, że ktoś tam
jedna gmina była, żeby wojewoda gdzieś nie uchylił jakiegoś zapisu. Być może, że u nas też jakieś zapisy zostaną uchylone i jeszcze raz będziemy musieli się nad niektórymi uchwałami pogodzić. Ja powiem, że ja boję się tutaj najbardziej o ten zapis, że jakby zbiórki segregowanych zbieramy sami, a nie poprzez przetarg. Ja zaproponowałem w regulaminie selektywną zbiórkę odpadów prowadzonych przez nas z prostej przyczyny. Gdyż po pierwsze szukam jakby zajęcia dla pracowników odpadu komunalnego, bo odpadną śmieci, to automatycznie jakby część ludzi jest niepotrzebnych. A z drugiej strony, jeżeli będziemy zbierać sami, zawsze będzie taniej. No, przedsiębiorca musi pewne rzeczy doliczyć. My możemy niektóre rzeczy zrobić jakby sobie przy okazji. Nie musimy też restrykcyjnie jakby wszystkiego wypełniać. Jeżeli jest przedsiębiorca, to będzie literalnie zapisów umowy konkretnej się stosować. Jeżeli on weźmie, powiedzmy, będzie włożył segregację, to musi do tego dodatkowych ludzi zatrudnić. My na przykład nie mamy co udać do zajęcia, którzy obsługują pedofilię na przykład, a tym ludziom tak trzeba zapłacić. Dlatego też nie wiem, czy nie jesteśmy jedynymi w województwie, którzy zaproponowali takie rozwiązanie. Czy to nam się uda? Zobaczymy. Jest to obowiązek stworzenia przez gminy takich zbiorczych punktów segregacji. Każda gmina taki zbiorczy punkt segregacji musi utworzyć. My dodatkowo tworzymy jako regulaminem mobilny punkt segregacji, czyli taki, który będzie odbierał bezpośrednio od mieszkańców. Ja świadomie obawiam się, że jakby prawnicy wojewody różnie na to mogą spojrzeć, bo różne opinie prawne są i pozytywne, i negatywne. Dlatego też potrzeba jest już teraz jak najszybszego podejmowania uchwał, bo musimy zaczekać na decyzję wojewody, czy nam czegoś nie uchyli. Bo musimy iść już teraz z deklaracjami, ale nie możemy jakby dla mieszkańców dawać deklaracji, jeżeli one mogą być jakąś wadą prawną. Czyli rozumiem, że ta zmiana tej ilości segregowanych odpadów wiązałaby się z ponownym ustalaniem regulaminu przez samego, tak? To znaczy, trudno mi powiedzieć, być może, bo kwestia na ile to jest ważna dla sanepidu, że trzeba się sanepidu po prostu spytać, żeby potem ktoś tam się nie doszukał, że jednak jest, że nie taka wersja została uzgodniona. Wiadomo, że jak poprawimy literówki, czy to nie ma to znaczenia, tak? Czyli możemy dzisiaj podjąć te 20 litrów, ale później z czasem możemy to zmienić na 30 albo na 10. Jeżeli się okaże, że będzie, że zbieramy mniej, zrobimy mniej. Czy są jeszcze jakieś pytania co do regulaminu? Czy będzie tych pytań najwięcej będzie, kiedy on was wydział? Bo wtedy na ludzi. Tak. Ile osób tyle będzie pytań, bo każdemu coś tam się może nie podobać w tym regulaminie. Będziemy na nich pracować, jeżeli coś będzie złego i będą jakieś tam sygnały. W każdej chwili można coś tam w tym regulaminie zmienić. Nawet jak mówi pan wójt, nawet pan wojewoda naniesie tu swoje poprawki, trzeba będzie nanieść u nas uchwałę. Czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie regulaminu uchwały? Moje pytanie może będzie takie bardzo naiwne pytanie, ale ja jakoś to spędza mi sens oczu. No w deklaracji, no dobrze, ja wiem, że to jest później deklaracja. Ja na przykład biorę pod uwagę swoje gospodarstwo. Do tej pory oddaję śmieci ogólne za niepłacę, które na przykład no, nie potrafię segregować i oddaję za darmo śmieci segregowane. Jeżeli wejdzie już ta uchwała, te wszystkie przepisy przy
ja mam się zadeklarować, że będę na przykład segregowała śmieci albo nie segregowała śmieci, ale ja nie jestem w stanie w swoim gospodarstwie wszystkich śmieci segregować. To znaczy, to jest właśnie potem ten zapis w regulaminie, że jeżeli wojewoda nic nie zmieni, że przyjedzie pracownicy zakładu komunalnego, odbiera śmieci segregowane. Jeżeli w tych śmieciach będzie to, co ja wstaliśmy, 20 litrów na osobę z plastikowych butelek i kartonu i szkła, to automatycznie będzie osoba zakwalifikowana, jak obserwuje śmieci. Deklaracja jest potrzebna jakby na przypisanie pierwszej opłaty miesięcznej, tak? A potem już weryfikacja sama będzie nastąpiła, bo jakby chodzi o to, że na przykład do przetargu musimy mniej więcej wyliczyć, ile będzie segregowanych, ile niesegregowanych. I po to są to deklaracje, żeby orientacyjnie móc wyliczyć, jaki stopień będzie segregowany, jaki nie. Jeżeli powiedzmy przejdą nasze uchwały, to nam, w naszej gminie to jest troszkę bez znaczenia, bo większość gmin ogłasza, tego nie robi, ogłasza zbiórkę przetarg na odbiór odpadów i segregowanych, i niesegregowanych. I wtedy w specyfikacji trzeba napisać w firmie, ile, jaki procent mniej więcej będzie segregowanych, jaki nie. I ten procent bierze się właśnie w deklaracji. No dobrze, ale dla gminy to jest korzystnie, jeżeli my wszyscy zadeklarowalibyśmy, że będziemy segregować, czy gmina ma z tego jakieś profity, czy to po prostu jest obojętne, czy ja mogę sobie, no bo... To znaczy powiem, to wygląda tak, z mojego punktu widzenia, to jest tak, im gminy będą więcej segregować, im na miejscu się więcej segreguje, tym będzie rzutowało to na przyszłą cenę śmieci też. To jest tak, że jeżeli firma zbiera, zawodzi to na przykład miastkowa i miastkowie decydują, ile procent rozregulowanych jest śmieci na miejscu. I wiecie Państwo, może to wyglądać różnie. Obsługuje to miasto Łomżę. Może się okazać, że w Łomży segregowanych jest 30%, a u nas 15%. Jeżeli my zawieziemy posegregowane, to już one są w całości posegregowane. Ktoś nam jeszcze dolicza jakiś procent z tych segregowanych i niesegregowanych. I wtedy mamy większą pewność, że tych segregowanych mamy mniej. A za wjazd ze śmieciarką na wysypisko każda gmina od tony śmieci płaci pieniądze, które są wliczone w opłatę. Im będzie większy procent segregowanych, tym ta opłata jest mniejsza. Powiedzmy za niesegregowane to tony płacimy powiedzmy 200 zł, a na przykład za segregowane 30. Czyli płacimy za wszystkie śmieci. I tak płacimy. Płacimy za wszystkie, ale za segregowane mniej. I teraz jeżeli my udowodnimy, że tych segregowanych mamy więcej, to czyli łącznie zapłacimy mniej. A jak łącznie zapłacimy mniej, to zapłacą mniej mieszkańcy. Może oby nie było tak, że my stwierdzimy, że znaczy urząd stwierdzi, czy zakład komunalny, że gospodarstwo segreguje. Jedziemy z tym do Miastkowa, a Miastkowie mówi nie. Ja uważam, że to jest niesegregowane. Takie to może też być, te początki mogą być trudne. Oni będą wymagali tego segregowania w jakiś sposób może inny niż my do tej pory jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo tego segregowania trzeba się naprawdę nauczyć. Trzeba się nauczyć. I ten początek będzie na pewno trudny. Panie Krzysztofie, ale to powiem, że jest tak, że to są gminne municje, czyli pierwszy miesiąc przymkniemy troszkę oko, a będziemy informować każdego, że to i to w tym worku będzie być, a potem, jeżeli to w tym worku będzie jakieś śmieci komunalne, po prostu będziemy to liczyć jako niesegregowane. Nie no, tak mówię o tym, żeby ten początek był może tak łagodniej brany. To nie jest tak, że wioskowo nam powie, że to nie jest osegregowane. Oni przyjmą to jako segregowane, tylko uznają, że mają 5-10% zanieczyszczeń, tak jak kiedyś ziemniaki sprzedawało, prawda? I 5% podliczą po stawce 200 zł, a 95% po stawce 30 zł. Tylko im więcej będziemy czystych włosić, tym łatwiej jest udowodnić, że one podlegają tej niższej opłacie. Ale chciałem jeszcze wrócić do tego gospodarstwa X na przykład, nie? Segreguje część. Będzie zadeklarowane, że on jest segregowany. Czyli
ilości śmieci. Posegregowane 20 litrów, to znaczy, że ta reszta, która została, też jest posegregowana. 20 litrów odda, ale jeszcze od, a na przykład jeszcze odda tonę śmieci niesegregowanej. To gdzie liczone jest posegregowane? Jeżeli 20 litrów oddaje i oddaje tony śmieci niesegregowanej, płaci jako segregowane. Czy jeszcze ja mam jedno pytanie, czy na tą resztę tych śmieci jest jakieś ograniczenie na osobę? Nie ma. Nie ma. Nie ma. To znaczy powiem, większość uchwał rad gmin przyjmuje, gminy przyjmują w większości, że jest ograniczenie. W zależności od gminy, na przykład ta stawka opłat, o której Państwo słyszycie, to jest na przykład za zbiornik 110 litry, powiedzmy 8 zł za 110 litry i to jest limit na 3 osoby. W niektórych gminach jest limit na przykład na 6 osób. Jeżeli na przykład taka 6-osobowa rodzina wystawi 2 pojemniki wtedy, za jeden to jest opłata 8 zł, a za drugi dla firmy musi to płacić dodatkowo. My w uchwale mówiliśmy, że odbieramy wszystkie śmieci, dlatego też proszę tak nie patrzeć, jak w innych gminach jest z tą stawką, bo to jakby dopiero po kilku miesiącach życie zweryfikuje, bo część gmin zapisuje, że za tą kwotę odbiera tylko część nieczystości. To tak jak w tej chwili dwa kontenery nie wolni, to wszystko odbierane jest bez problemu. Wszystko co. To nie dość tego, powiedzmy, raz do roku będziemy zbierać na przykład wielkokabaretowe, czyli wyznaczymy dzień na przykład 15 października i każdy będzie mógł wystawić lodówkę, wersalkę, szafę połamaną i gmina będzie musiała to odebrać. Jakieś pytania na A jakie stawki będą? To stawka będziemy mówili dalej, bo następna uchwała idzie do tego. Uchwała dotyczy regulaminu. Kolejna uchwała w momencie zarobienia tego wydziału. Uchwała Rady Gminy Radziłów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziłów. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziłów zawarte w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziłów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Radziłów. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 37 łamane przez 179 łamane przez 06 gminy Radziłów z dnia 30 marca 2006 roku. W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziłów. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała dotyczyć będzie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za wyliczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Radziłów. Pan Panie Wójcie przedstawił projekt uchwały. Znaczy, Panie Przewodniczący, tą uchwałę myślę, bo Pan czyta i tak, ona jest krótka i tak prosto, że ja myślę, że najlepszym wytłumaczeniem będzie jej przeczytanie. Dobrze. Nagłówek uchwały, jak przed chwilą czytałem, uchwala się następuje. Paragraf pierwszy. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości terenu gminy Radziłów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za zaliczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Paragraf drugi. Gmina Radziłów zobowiązana jest do odbierania każdej ilości odpadów komunalnych zgromadzonych zgodnie z zasadami ustalonymi w regulacji.
trzeciego. Paragraf trzeci. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. Punkt pierwszy. Z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej zgodnie z zawartą umową, jednak nie rzadziej niż punkt A. Zmieszane raz na miesiąc. B. Zbierane selektywnie. Papier, architektura, szkło, tworzywa sztuczne raz na miesiąc. Punkt C. Ulegające biodegradacji raz na miesiąc. Punkt D. Pozostałe zbierane selektywnie raz w roku. Punkt drugi. Opróżnianie koszy ulicznych z parków oraz przystanków raz w miesiącu. Opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę odpadów, opakowań stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego raz na miesiąc. Paragraf czwarty. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Paragraf 5 punkt 1. Stacjonarny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie uruchomiony w miejscowości Radziłów przy ulicy Plan 514. Podpunkt 2. Mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie funkcjonował w określonym dniu w każdym miesiącu kalendarzowym zgodnie z harmonogramem podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Radziłów z zastrzeżeniem ustępu 3. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych bądź innych zdarzeń uniemożliwiających funkcjonowanie mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w danym miesiącu, w szczególności dla zabudowy kolonijnej oddalonej spod usług istotnych od podstawowych szlaków komunikacyjnych, częstotliwość funkcjonowania punktu może być mniej intensywna, nie rzadziej jednak niż 10 razy w roku. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Radziłów. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego z mocą obowiązywania od 1 listopada 2013 roku. Częstotliwość podana jest w tej uchwale. Jakieś pytania? Może pan burmistrz odpowie, jeżeli będą pytania? Jeżeli nie ma pytań, poddam pod głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Thank you.
mieszkańcy zapłacą mniej i to już jest dla mnie sprawiedliwie. Zaproponowane stawki, może system w ogóle podziału zaproponowany przeze mnie jest tak, iż dzielimy jakby mieszkańców na trzy grupy. Mieszkańców, którzy mają gospodarstwa rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach, czyli każda osoba, która ma hektar fizycznej ziemi lub więcej, w rozumieniu tej ustawy jest rolnikiem. Tą grupę podzieliliśmy na dwie kategorie, czyli gospodarstwa domowe, w których zamieszkuje jedna osoba. Zazwyczaj to chodzi o gospodarstwa tak naprawdę nie rolnicze, ale są emeryci na przykład, którzy zostawili sobie, czy inne osoby, które z różnych powodów zostawili sobie, czy dokupili hektar ziemi, żeby nie płacić podatku od nieruchomości. A faktycznie jakby działalności rolniczej nie prowadzą. I tutaj jest stawka 6 zł za śmieci segregowane miesięcznie i 8 zł za śmieci niesegregowane. Czyli tak jakby to odnieśli to do przeliczeniu opłaty od osoby. I to jest jedna z najniższych w rejonie opłat. Drugą kategorią są pozostałe gospodarstwa rolne, czyli gospodarstwa, które mają hektar fizyczny więcej i zamieszkuje w nich więcej niż jedna osoba. Czyli bez różnicy, czy są to 2, 3, 5 czy 12 osób. I stawka miesięczna za śmieci segregowane to jest 30 zł. Za niesegregowane stawka wynosząca 40 zł. I trzecia kategoria to jest kategoria osób pozostałych, czyli osób nie mieszczących się w kategorii rolników. Osób, które nie posiadają gruntu, dla nich jest stawka od metra sześciennego wody i tu jest w przeliczeniu 2,30 zł za metr sześcienny zużytej wody dla śmieci segregowanych i 3 zł dla śmieci niesegregowanych, przy czym jest zapis, jeżeli ktoś wody nie zużywa lub zużywa jej bardzo mało, ta stawka nie może być niższa niż 2 zł miesięcznie. Co chodzi o tą kategorię, bo to nie jest kategoria, która odnosi się do bieżącego zużycia wody. Stawka śmieci do metra sześciennego zużycia wody dotyczy średniej z roku poprzedniego. Czyli stawka, która by obowiązywała mieszkańców 1 lipca, to jest średnia z roku 2012 pomnożona przez kwotę 2,33 zł. Stawka w 2014 to była średnia 2013 roku pomnożona przez wskaźnik 2,30 lub 3 zł. Może uszczegółowię, może nawet nie konkretnie roku, bo ciężko by to było ustalić, gdyż niektóre odczyty są robione na przykład w grudniu czy styczniu. Dlatego zapis jest taki, że średnia wszystkich faktur wystawionych w danym roku, czyli w 2012 lub 2013, średnia z faktur wystawionych w roku poprzednim. To jest z panem Łukaszem liczyliśmy z bazy danych taką średnią zużycia wody i powiem jakby rozpiętość zużycia wody z mieszkańcami jest bardzo wielka. Przyjęliśmy średnią. Średnia zużycia wody po przeliczeniu po tych stawkach daje nam wielkość opłat jak dla gospodarstwa rolnego i jednoosobowego, czyli zbliżono do około 6-8 zł. W praktyce wyjdzie to niektórym osobom więcej, niektórym mniej, z tego względu, iż to jest średnia. Ale myślę, że jakby do przeliczeń inaczej się
jeżeli dodamy do niego jakiekolwiek elementy lub byśmy wzięli na przykład najgorszy system, moim zdaniem, przeliczenia na osobę, system będzie dużo droższy. Kwestia weryfikacji ilości osób w domu pociąga za sobą bardzo dużo koszty osobowe, bo to nie jest tak, że osoba zadeklaruje, że są trzy osoby, my to zapiszemy, jest wszystko, że po pierwsze nie mamy to weryfikować, po drugie jak zwykle będzie sąsiad, który uzna, że on płaci więcej niż tamten sąsiad, a tam mieszka jednak tyle osób, co u niego. I to się wiąże z wysłaniem komisji z minimum trzyosobowej, z wyjazdem, z zabraniem czasu, potem z pisaniem protokołu, potem będą odwołania do kolegium samorządowego, a potem my będziemy wysyłać co niektórych do komornika. Komornik w części ściągnie, części powie, że są nieściągalni. Dlatego też byśmy chcieli wszystko to wyeliminować w jak największym stopniu. Oczywiście wszystkiego się nie da, ale w jak największym stopniu wyeliminować, żeby koszty całego systemu się obniżyły. Ja wiem, że to jest troszkę niesprawiedliwe, że dwie osoby zapłacą tyle co cztery, ale jeżeli byśmy zmienili na więcej kategorii, to się okaże, że jako gmina zapłacimy, jako wszyscy mieszkańcy więcej i te dwie osoby zapłacą mało mniej niż by zapłaciły teraz, a te osoby, których jest więcej osób w domu, zapłacą dużo więcej. Powiem dla przykładu, podam stawki na przykład gminy Rajów. Nie w to miejsce będzie podziela sobie, także to na pewno te partie nie wolno do Rajewa i nie sposób odliczenia na przepisy. Powiem na przykładu gminie Rajów. Podzielono na więcej od na gospodarstwo w zależności od osób. Jest na przykład od jednej osoby 8,50 i 14,50, dwie osoby 16,50, 28,10, trzy osoby 24, 40,80, cztery osoby 31, 52, pięć osób 37, 63, powyżej 6 osób i powyżej 42, 71. Jak Państwo widzicie, wraz ze zrobieniem większej ilości podziału rośnie o dość dużo kwota do zapłacenia. I jeżeli dodamy jakiekolwiek kategorie, to automatycznie te kwoty nam wzrosną. Faktycznie dla dwuosobowych spadnie troszeczkę, ale dla reszty sporo wzrośnie. I jakby cały system też wzrośnie. Dziękuję. Pytanie do pana wójta w sprawie uchwały proponowanej przez pana wójta? Panie wójcie, dzisiaj podejmiemy uchwałę, a później przetarg, tak? Tak. To znaczy, a czemu taka kolejność jest? No nie o tym. To znaczy, pierwszy dnia wymiana zdolne, po drugie, najpierw muszą być uchwały, bo do przetargu mi się kolej mniej więcej ilości śmieci w procentach, ile segregowanych, ilu nie. Jeżeli nie chcemy tylko na komunalne, to musimy podać, że komunalnych nie ma uchwały, że nie zbieramy oddzielnie, to też nie możemy tego robić. No i są stawki i z tych stawek mniej więcej możemy wyliczyć, ile warto zamówienia, na jaką kwotę ogłaszamy zamówienie. Bo wtedy, a czyli będzie przetarg, powiedziałem, jaka jest suma przez urząd gminy, tak? Po każdym przetargu na otwarcie ofert się odbywa to tak, że jest otwarcie ofert i gmina mówi, ile na to ma przeznaczonych środków. My to w budżecie jeszcze będziemy chcieli zapisać, bo jakby w projekcie budżetu to były jakieś tam kwoty strzelone prowizoryczne. A ta prowizoryczna kwota to jakaś jest? Powiem, że będę kłamać, bo nie się jak słowo zapisywałem, około 150-70 tysięcy na półrocze. Czyli na rok pół bańki. Tak. 3 tysięcy.
jeżeli oferę dano na przykład 330 tysięcy, to albo będziemy mieli, zwołamy sesję w minimum uchwały, to dołożymy, albo będziemy mieli możliwość unieważnienia przetargu ze względu, że poszedł za wysoko. Jeżeli nie mamy uchwałowy, to nie możemy przetargu ogłaszać. Na tym przetargu będzie żołnierz odbierać od nas śmiecie, tak? Segregowane i niesegregowane. Nie, nie, nie. Tylko niesegregowane. Jeżeli podejmiemy tak. Jeżeli wojewoda nam nic nie zarzuci, bo też się z tym liczę, bo to jest taki system jeszcze niesprawdzony, gdzie... Czyli wielka niewiadoma. Ale to wszystkie gminy mają. Powiem tylko, bo już pan... Nie, bo tutaj się słyszą winie ludzi, a trzeba śmieci zrobić nisko. No, ale zrobić nisko, to powiem, że nikt ci śmieci nie zbierze, nie wiedzieć, nie? Szanowni Państwo, powiem już przetarg na gminie Śniadowo, tylko że przetarg na 1,18 miesięcy i przetarg 10 gmin stawało, wybrano najtańszą na 760 tysięcy złotych, a były na powyżej 1 000 000 złotych. I to nie jest jeszcze cały koszt śmieci, bo do tego jeszcze Urząd Gminy Śniadowo musi doliczyć swoje koszty pracowników i wyliczenia. I się okazało, że kwoty, które zapisali już w uchwale, będą musieli zwiększać, bo przetarg poszedł dużo drożej. Jak się będzie uważać, trudno powiedzieć. Także na razie to musimy podjąć, zapisać w budżecie, ogłosić przetarg. A po przetargu będziemy się tutaj spotykać, albo zmieniać, albo jeżeli się zmieścimy w tej kwocie, tak pozostanie. A jakie firmy muszą uczestniczyć w przetargu? To znaczy, jest to w porozumieniu napisane, że jakie wymagania firmy muszą spełniać. Nie może to być zakład komunalny. Może to być zakład komunalny, jeżeli zostałby przekształcony spółkiem. Ale wiadomo, spółka po pierwsze musi wybrać, żeby się utrzymać, a po drugie musi z tego się utrzymać, bo spółki nie można produkcji dołożyć. I ponadto taka spółka musi mieć zaplecze, sprzęt do administracji, kilka samochodów, także oznaczone GPS-y, pracownicy, oczywiście przeszkolenia dodatkowe, badania, szczepienia. Także tak w naszej sytuacji to jest nie do osiągnięcia. Nie do osiągnięcia. Nie, bo ja słyszałem wczoraj taką wersję, że firma, która idzie startuje do przetargu, nie może być w odległości. Panie że do tematu. Przewodniczący, to nie jest temat. Czy mówimy o przetargu, to jest temat dalszy. Mówimy tu o to właśnie chcemy wiedzieć, jak chcemy wiedzieć przedłużyć. Jeszcze ostatnie pytanie. Czy to prawda, czy nieprawda? Powiem nie do końca, bo niektóre gminy próbują takie jakby przetarg prowadzić tak, że zapisać specyfikacji, że do 80 km, żeby wyeliminować część firm, prawda? Też może myślą, że jak bliżej, to powiedzmy zanie, nie? Ale taki zapis stosować zgodnie z prawem nie można, to jest dyskryminacja konkurencji i jeżeli niektóre gminy na coś takiego pójdą,
przeciętna. Na przykład ja zużywam 8 metrów sześciennych w domu i ja zapłacę ile? Ja tam się nie pytałem, ile, ale także... chciałem mieć ile średnie, żeby wiedział jak to no, bo ja patrzę, że mi chodzi, a ci, co nie mają gospodarstwa, to im chodzi, to nie jest inny. Czyli prawidłowo, tak, panie burmistrzu? Podział tej grupy będzie grupa
jedna osobowa, jedna stawka, 10 zł. Dla gospodarstw domowych spełniając kryteria gospodarstwa rolnego zgodnie z definicją artykułu ustawy o podatku rolnym zamieszkałym przez 2 lub 3 osoby opłatę ryczałtową w wysokości 30 zł miesięcznie. Punkt 4 zostaje taki, jak proponował pan wójt, tylko zmienia się wtedy, jeżeli w poprzednim podpunkcie mamy 3 osoby do 3. Kolejna grupa zaczyna się od 4 zwyż i płacimy 40 zł. W związku z wprowadzeniem tej grupy przy odpadach komunalnych niesegregowanych zaproponowałem też wprowadzenie punktu przy odpadach komunalnych tych przy od 2 do 3 osób grupa, która będzie płaciła odpowiednio mniej niż te większa pozostała grupa. Na tym polegają te moje poprawki. To Państwo radni i otrzymali na komisji samą poprawkę i projekt uchwały łącznie z tą poprawką. Uważam, że nie to, co jest... Pan mówi o... że to będzie najtańsze. Potrzebna będzie weryfikacja tej deklaracji. Nie zakładam, że ktoś będzie kłamał w tej deklaracji, bo nie jest taki człowiek, żeby przeszkadzał. Są deklaracje różne składane i też polega się na zaufaniu ludzi. Wszędzie znajdzie się ktoś, kto składa. Przy podatku rolnym może skłamać przy każdej jednej deklaracji, ktoś może skłamać. Nie zakładałbym, że na samym początku, że ludzie będą kłamać w deklaracjach. Tak jak pan wypowiedział, to nie są wielkie koszty w porównaniu z innymi gminami, chociaż to tutaj jest dyskusyjna sprawa, żeby zaczynać od początku od kłamstwa w deklaracji. No to szybko wyjdzie. My się znamy wszyscy. Każdy wie, a jak nie dzisiaj, to się dowie po pierwszej zbiórce, po pierwszej opłacie za opłaty komunalne, ile kto płaci. Dlatego zaproponowałem podział tej grupy i wprowadzenie tych zmian w tej uchwale. Panie przewodniczący, najpierw zanim odpowiem, to chciałbym do pana zadać pytanie. Czy ma pan zaufanie do wójta gminy? Mam. To jest nie tak. Bardzo miło to słyszeć. Dobrze, to już. Ale to ma pan czy nie? Jeżeli chodzi o deklarację, mam pana pewne zdanie. Ale to nie, prawda? To jest moja dyskusja, na końcu rozmawiamy. Widzi pan, że już tutaj siedzące osoby mają wątpliwości, ale... To znaczy pan sam siebie ocenia, panie Wójcie. Ale panie Krzysztofie, ale ja bym chciał powiedzieć jedno. Po pierwsze to, co do państwa mówiłem. Każdy dodatkowy podział to jest kwota dodatkowa, którą musimy w urzędzie doliczyć do podziału na wszystkich. To sobie państwo świadomcie, czy państwo chcecie, bo my możemy każdą przyjąć, ja każdą wypełnię, bo ja jestem tylko wykonawcą i po przetargu przyjdzie kwota taka, ja doliczę swoje koszty i będę to musiał jeszcze raz usiąść podzielić i może się okazać, że te pana Krzysztofa wyliczenia strzelą i te kwoty będą musiały być wyższe, a będą musiały, bo ja na wstępie za każdy podział to muszę pracownika jednego wziąć. Ale dlatego pan tak zakłada, że pan dostaje deklarację, że nie ma wątpliwości. Przeszkadzałem panu. Nie, przepraszam bardzo. Bo pan w ocenie, może ja proszę uświadomić sobie, że na tym budżecie około 17 osób. USC, wojsko 2 osoby, zamówienia publiczne, skarbnik z księgowością, jak wszystko podatki. Jak weźmiemy te osoby, to się okazuje, że ja nie mogę co któryś dzień wysyłać kilku pracowników też. Bo i tak często ktoś jeszcze musi wziąć urlop, musi wziąć. Jest to za mało, żeby wypełnić jeszcze dodatkowe zadania, że kilka razy w tygodniu samochodem gdzieś tam jeździć. Już pomijając to, że powinien pan przewodniczący się zapewnić środki na samochód dodatkowy, bo się okaże, że będą ludzie, komisja będzie jeździła non stop w teren. Nawet już pomijając to, wyliczenia być może i tak trzeba będzie wyszkolić. Jeżeli państwo przegłosujecie tą uchwałę, to my się do niej dostosujemy.
Szela pytała na wstępie, czy pan przewodniczący zamknął ostatnią sesję, czy nie. Oczywiście zamknął, nieprawnie, bo nie mógł zamknąć. Bym tego nie wspominał. Mówimy o uchwale w sprawie ustalenia stawki. Proszę bardzo, panie przewodniczący. I teraz jak słyszę znów, że pan przewodniczący mówił, że na komisji wprowadził poprawki. Nie wprowadził, zaproponował. To pomijałem, zaproponował pan wprowadził, ja słyszałem wprowadził, ale to proszę państwa sobie wyobrazić, że pan przewodniczący nie jest członkiem komisji. I ma na komisji tyle do powiedzenia, co państwo sołtysi na sesji. Czy państwo możecie zagłosować za czymś? Nie. Nie. A pan przewodniczący prowadzi poprawki? Nie prowadzi, zaproponował. Zaproponował. Czy komisja przyjęła te poprawki? Co, czy nie, no, czy zostały przedstawione wyliczenia skutki tych poprawek? To ja się pytam, przepraszam, ja się pytam. Komisja musi się rozgłosować. Pani statut i ja pani pokażę, że nie ma takiego czego, w zapisie w statucie. Ale komentarze do takich rzeczy, do poprawek do projektu uchwały ja się przygotowałem, panie wójcie, i wiem o czym mówię. Przepraszam, proszę, ale ja mam przejść statut i czy pan jest w jakiejś komisji? Powie pan przewodniczący. Czy wy mieli co ja nie jestem pełnoprawnym członkiem. Ale jeszcze dalej, ja czy pan uważa, że pan powinien tutaj informować przed sesją o tym, że pan będzie zmieniał stawki? Ja nie wejdę, bo wejdę. Czy ta proponowana przez wójta jest dobra? Czy proponowana przez przewodniczącego jest dobra? My nie wiemy, nie? I tak się okaże, czy będzie dobra. Wiem, czy nie wiem. Po co mieszać nowe tam jakieś strategie? Panie Zbigniewie, ja zaproponowałem poprawkę. Pan ją może odrzucić. I wszystko. Pan ją może odrzucić. Ja nie wiem, jak będzie wyglądało to. Poprawki, no mógł wprowadzić. Ja się boję, się i za. Ale proszę, pochodzi pan. Poprawka do uchwały. Ja bym nie chciał dostać tego tygodnia, bo to jest to, że ja wiem, że ja mam przez drugiego. Ja nie wiem, tak samo. Ale, szanowni państwo, tylko ja bym chciał powiedzieć tak. Skąd ja mogę wiedzieć? Ja jestem pewien, że pan przewodniczący poprawy sam wyprowadził, tylko ktoś mu napisał, bo jeżeli pan przewodniczący nie wie, kim jest nie i kim jest, jaką sentencję poprawi, to jak może wiedzieć, jak się zniszczy? Nie, no to nie ma żadnego sentencji. Pan mówi o demokracji, ja wiem demokrację. No ale jest teraz to wiesz, podpisuje się pan do zapisu statutu do demokracji, czy pan uzupełnia prawo do wszystkiego? Ja proszę o panie prawo. Dobra, głosujemy. Mogę prosić o głos, proszę bardzo, panie prezydencie. Ja mam takie pytanie, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. To teraz tak, w projekcie uchwały ma odpowiedzią na dwie grupy. Jedna osoba i więcej. To będzie sprawdzane, prawda? Nie, to jest tak, bo w takim razie, jeżeli będzie kolejny podział, to będzie jeszcze więcej osób trzeba do określenia tego, czy jest w gospodarstwie jedna, czy jedna. A dlaczego nie kolejny? Jeżeli ktoś sprawdza, czy jest jedna, czy więcej, to... Przepraszam, bardzo, jeżeli pan przewodniczący przed chwilą powiedział, że może inaczej, ale to są góry, może nic nie zrobił, ale ja odpowiem. Jeżeli pan przewodniczący przed chwilą powiedział, że tych jednoosobowych jest 30, to mam sprawdzić 30 osób, czy jest jedna osoba, czy więcej. A jeżeli pan doda 2 a 3, to mam sprawdzić, czy jest 3 czy 4 dodatkowo. Ale to jest to samo liczenie. Czy będzie to weryfikowane? Idąc pana tokiem myślenia, będzie weryfikowane, panie Rzeczkowski, jeżeli ktoś składa deklarację, że ma 6 osób w domu, czy ja mam deklarację? Dobrze, ale kto składa, że ma jedno, czy to będzie weryfikowane? Tylko tych, którzy ma jedno. No tak. Każdy, który złoży, że ma 2, 3, 4, 5, 6, nie będzie weryfikowany. Ale osoba, która ma 5 osób w domu, może nie ma jedno. Wszystko osób złoży, że jest jedna, to wszystkie czasy. Dlatego mówisz o tym, że trzeba sprawdzić ci, co mają jedno. Tak jak pan mówi, że ktoś ma 5, a składa, że jedno, to sprawdzamy tylko tych, którzy zadeklarowali, że jest jedna osoba. Czy jak będę tam przebywała fizycznie jedna osoba, to jest jedna, tak? Panie Zbigniewie, a to już temat na... Nie, proste pytanie, jak będzie to weryfikowane? Dobrze, panie Zbigniewie, to dobrze, to chcecie przyjąć nową uchwałę, żeby było więcej do weryfikacji. To powiedzcie, jak to się odbywa. Powiedzcie. Nie, ale to państwo powiedzieć.
sytuacja, że ktoś wyjeżdża za granicę na kilka miesięcy. Jednego roku, dwa tygodnie, drugiego pół roku, trzeciego, 9 miesięcy. Czy to ta osoba napisze, że on przebywa, czy nie? Czy ta osoba skłamie? Ona nie musi kłamać. Ona napisze tylko, że nie przebywa i będzie się upierała na 100%, że ona nie powinna być liczona. I na jakiej zasadzie mamy weryfikować? Po ilu miesiącach czy ilu dniach, jak ktoś jest za granicą czy w szkole, to ma się liczyć do tej osoby czy nie? To, a pan przewodniczący na siłę chce tu udowadniać, że ludzie kłamą, że to... Nie, ja nie, tylko nie, mówię o tym, że ludzie swojego pilnują i mają do tego prawo, bo mają mieć inne zdanie, tak jak pan przewodniczący, że tego człowieka to trzeba liczyć czy nie, ucznia trzeba czy nie, wyjeżdżającego do Stanów trzeba czy nie, do Niemiec, Grecji. I są osoby, które osoba wyjedzie na miesiąc do Niemiec i wypisze tą osobę, ale już drugie deklaracje złożyć, jak przyjedzie, to już nie złoży. I chcecie państwo płacić za tę osobę i za to, że my będziemy to weryfikować, a my będziemy musieli człowieka wzywać, jechać do niego na godzinę, pytać się sołtysa, pytać się sąsiadów. Czyli czy państwo, czy państwo, ja podam może pytam inaczej, to się wiąże z kłótniami. Kłótniami się wiąże. I czy państwo chcecie, żeby się ludzie więcej kłócili? Jeżeli panie Krzysztofie, pan powie, że stawki są jakieś wysokie, horrendalne, przepraszam bardzo. Niektórzy zapłacą mniej niż teraz. Ja o tym wspominałem, że stawki nie są wysokie. No to o czym nie mówimy? To po co mamy mierzać? Jakie one będą naprawdę, to się na to okaże po czytaniu. No właśnie, no po co to poprawki? Poprawka jest po to, żeby podzielić to jest, a potem będziemy myśleć dalej. No ma pan prawo do mówić. Ja może przeczytam paragraf 38 punkt 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają komisje, radni w liczbie co najmniej 5 oraz wójt, chyba że przepisy stanowią inaczej. Proszę, to gra. Uchwałodawczą. To jest poprawka do uchwały, panie wójcie. Kolejny raz. Przepraszam. Poprawka do czyli uchwały. Czyli jeżeli uchwałę, czyli tak samo i projekty uchwałodawczy. Pan może złożyć ją do mojej uchwały na sesji, ale nie może pan jej na komisji złożyć. Bo pan... Poprawka do uchwały musi być przedstawiona na komisji, żeby można było ją głosować na sesji. Ale co jest? Kto na komisji może? Pan jest. Przepraszam, może pan Łączkowski, pani Jędrkowska może, ale nie pan, pan jest wicem. Panie wójcie, pan zaskarży tą uchwałę, jeżeli przejdzie do wojewody. Sprawę wyjaśni wojewoda, skoczymy się kłóci. Ale to o to chodzi. Nie chodzi o to, kto jak no, kiedy, tylko panie, chodzi o rzecz, bo ja tutaj tu. Tak, posłuchajmy, bo to. Tak. Znaczy, ja mogę coś powiedzieć. Znaczy, projekt uchwały o ustaleniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostaliśmy już praktycznie 2 miesiące temu. Z tymi stawkami zapoznaliśmy się dużo wcześniej. Ja już z nimi się obeznałam, już do nich się przyzwyczaiłam, tak samo jak wszyscy tutaj koledzy i koleżanki, prawda? Te zmiany pan mógł wprowadzić o wiele wcześniej, na poprzednich komisjach. Mógł pan nas do tego przyzwyczaić. A pan wie, że to jest ostatni moment na to, żeby wprowadzić te stawki. I pan dzisiaj na komisji nam to przedstawia i chce od nas pan, i robi pan zwykłe, najzwyklejsze zamieszanie. Cały wysiłek. Pracę, którą włożyły te osoby, bo pan nie wkładał w ustalanie tych opłat, a pan delikatnie mówiąc przygotowuje sobie dokument, który naprawdę nic nowego nie wprowadza, nikogo nie uszczęśliwia i ja nie mam nic przeciwko temu, ale nie podoba mi się sposób, w jaki to pan dzisiaj zrobił i jestem za stawkami, które były przedstawione wcześniej. Ja tutaj powiem, że ja pamiętam na jednej komisji, która odbywała się w gabinecie pana wójta, ja też o tym mówiłem, żeby rozważyć. No i czy komisja chociaż raz rozważa, pan tego nie pyta? Bo to jest zamknięcie jakieś kalkulacje wyznające, że tak będzie, że zbierzemy więcej pieniędzy, mówiąc niż to, że na pewno nie zrobimy. Szanowni państwo, szanowni państwo, ale powiem, jak wyglądała komisja. Od pół godziny opowiadałam o uchwałach, może więcej, już nie wiem, jak kończymy komisję i pan przewodniczący mówi, że się chciałby zabrać głos. I zabiera. I mówi, no wszystko dobrze, tylko ja to bym wolał, żeby było na mieszkańca. I komisja się kończy. Tak jak dziś. A gdzie była ta dyskusja na komisji? I ja nie wiem dlaczego przewodniczący zawsze pomija wójta, który będzie to wykonywał. Szkoła przekazała do wójta. Proszę się głosowanie, czy szkoła czy nie. Drodzy państwo, według mnie zachowanie pana przewodniczącego
myślałam, że pan wcześniej w dobrym tonie byłoby, gdyby pan to powiedział chociaż przed tą komisją panu wójtowi. Czy chociaż na dwa dni wcześniej. No nie wiem, ja przynajmniej bym tak zrobiła. Według mnie każda rzecz, którą zrobimy teraz, będzie niepewna. Będzie dla niektórych niesprawiedliwa. Będzie... I tego nie będzie jakiegoś złotego środka. Czy ja mogę jeszcze jedno słowo? Nie, ja powiem, co powiedziała pani Kasia. Pani mówi, że ja nie rozmawiałem. No powinienem wcześniej. Czwarty tydzień temu ustalamy program, porządek obrad. Rozmawiam, mamy to, rozmawiam z panem wójtem. Czy nie zmienił, czy nie brał pod uwagę zmiany projektu uchwały, właśnie tej uchwały? On mówi, że nie zamierza nie zmienić, bo według niego jest tak dobrze. Dałem sygnał, że ja uważam, że ten podział jest potrzebny. Rozmawiałem z panem wójtem o tym podziale, że według mnie niesprawiedliwe jest, żeby dwie osoby płaciło tyle samo pieniędzy co 12. Ten sygnał był. Nie tylko. Nie ale tylko panie był on i wcześniej nie tylko ode mnie. Czy ja mogę słowo? Proszę bardzo. Czy ten sygnał to polegał na tym, zrób wójcie nowe. Usiądź, opracuj, a ja przyjdę na sesję i jeszcze raz zmienię, bo mi coś nie będzie się w tym podobało. Na tym polegają pana sygnały. Nie. Także radzę wziąć się do roboty, wykonać kalkulacje, symulacje, przedstawić konkretne liczby. Skutki pana poprawek, które chce pan proponuje. Ja uważam. Także to nie na tym, że nadawanie sygnałów polega, tylko na mozolnej robocie. Właśnie ale pan, proszę pani, ja chcę odpowiedzieć. Jest do mnie, ja odpowiem. I mówi pani o pracy i kalkulacji potężnej. No tak? Tak? No bo co uważa pan, że mógł tak siadł i to, chwilę wcześniej pan wójt powiedział, że to jest tak jest, no bo jest. No. Jest, no bo jest. Znaczy, parowo, że ja wiedział tyle. Takie było określenie. Uspokoić się na tym, żeby liczyć średnio. Ja jeszcze mam jedno merytoryczne pytanie. Jeszcze ja mam takie merytoryczne. Proszę bardzo. Ja mam jeszcze jedno merytoryczne pytanie. Inicjatywę uchwałodawczą posiadała komisję radni w liczbie co najmniej 5 osób. Pan przedłożył projekt na komisję, tak? Poprawki. Poprawki nie uchwała. Czy komisja... Merytorycznie się pytam, czy komisja podjęła poprawkę, przegłosując ją i wprowadzając ten zapis do protokołu? I skąd z tego tematu? Bo ja chcę wiedzieć, co potem tłumaczy. Poprawka nie musi być głosowana na komisji. Poprawka ma być przedstawiona. No to jaką ma inicjatywę ta komisja? Uchwałodawczą czy tylko słuchającą? Poprawka ma być przedstawiona na komisji. Ale trzeba przegłosować, ja radzę się, nie ma takiej potrzeby głosowania. Nie, nic nie ma. Każda komisja jest, jak nie ma potrzeby. Ale kolejny raz powtarzam. Jeżeli będzie źle, no to pan to wychyli, bo nie wątpię w to, żeby było tak, jak pan uważa. Pan się nie liczy z głosem tych osób, które mają w ogóle inne zdanie. Pan się w ogóle z tym nie liczy. Ale panie przewodniczący, ale pan przewodniczący, wcale nie się radny. Proszę, idzie? Słuchaj. Ale ja tylko na moment. To jest moje zdanie. Ale zobaczy pan, panie Krzysztofie, pan w ogóle, no ja nie potrafię tego zrozumieć. Działając tak jak pan, za dużo pan nie potrafi powiedzieć, co robi pan od sesji do sesji, bo tylko pan uświadamia nam, kiedy była ostatnia sesja i że jesteśmy obecnie na sesji, ale to, pomimo tego, że jestem już kobietą ze wsi, daję tylko krowę, ale wiem, kiedy była ostatnia sesja, kiedy jest dzisiaj, bo siedzę tutaj, to pominąwszy to, pan zbyt dużo nie potrafi powiedzieć, co pan robił między sesjami. Dziwię się tylko, dlaczego ta poprawka nie była w takiej formie przygotowana, na przykład na ostatnią sesję, żebyśmy mogli być oczytani. Nie potrafię tego zrozumieć i nigdy tego nie zrozumiem. Wiele razy pan udowodnił już, że właśnie takie wstrzyki pan potrafi bardzo robić i potrafi pan ruszyć każdemu jakoś nerwy. Ja nie wiem, ja proponuję głosowanie. Bo mi się nie podoba działanie pana przewodniczącego. Bo ale mówię o uchwale, ale nie, no właśnie to podoba się, nie podoba, podoba się panu ale mówię, to nie, dlatego się nie podoba. Tylko mówię, pan przychodzi zawsze na sesję czy na komisję i tak, zmiana taka i taka, proszę, róbcie co chcecie dalej. Nie, pan przewodniczący powinien zrobić wyliczenia, bo przesuwamy, tam przesuwamy, stąd pozyskujemy pieniądze. Pan najpierw zrobić, jak będzie, co będzie, porozmawiać z panią. Skarbnik, a nie, przychodzę, rzucam
przez pana burmistrza zostanie taka klasyfikacja na tę grupę, czy jeżeli będziemy znali rzeczywiste realia, ile to będzie wychodziło na mieszkańca, na osobę? Czy są jakieś tam na przykład nadzieje, jeżeli się okaże, że na przykład dwie osoby, to czy teraz jest mowa, dwie osoby i sześć osób będzie płaciło no, horrendalne sumy, czy ewentualnie, jeżeli wtedy pojawi się kolejna propozycja zmiany, jaki będzie stosunek wtedy i rady, no i pana burmistrza? Czy to po prostu jest tam stanowisko, że nie ma bo. Panie Zbigniewie, proszę odpowiedzieć na to pytanie. Ja odpowiem na pytanie. Myślałem, że intelektualnie nauczyciel. Ale proszę się nie odnosić do intelektu, proszę odpowiedzieć na pytanie. No to pan nie jest odpowiedzialny. Ja pana nie oceniam, więc pan odpowiem mimo to, że to jest pytanie do pana przewodniczącego. Zresztą to nie wiem, czy powinienem odpowiadać, bo ja nie wiem, czy państwo uważacie, że państwo możecie uchwały podejmować, czy nie? No ale ja się spytałam, no, jaki będzie stosunek do pana tutaj? Ja do pana odpowiadam pytanie, czy państwo możecie podejmować uchwały, czy nie? Możecie. Zadaję, to proszę wybaczyć. To pan mi w tym momencie obraża. Ja pana obrażam. Musiał się pan tak zadać, bo nad tym prymitywnym pytaniem musiał się pan zastanowić. Miło to z pani usłyszeć. No pan nie wie. Nie, ja się nie pytam, czy możemy tylko jaki będzie stosunek do tych zmian. Nie pytam się o... Panie informacji u źródeł, czasami byłoby to lepiej i dla pana, i dla nas wszystkich.
Czy pani uważa, że te źródła mi pomagają w tym wprowadzeniu rady? To musi. Ja? Te źródła. Ja wszystko zrobiłabym, żeby te źródła mi pomagały. Na pana miejscu. Znaczy, gdyby pani miała zdanie podobne niż te źródła, miałaby pani kontakt tak jak ja mam z tymi źródłami. Proszę nie odbierać mnie jako osoby, która jest zaślepiona i tylko popieram pana Zienkiewicza i w nim widzę Boga i Cara. Podoba mi się wiele rzeczy, które robi. Podoba mi się jego podejście do tego, jak gospodaruje majątkiem gminy. A to w stosunku do mojej osoby też nie mogę mieć żadnych zastrzeżeń. I sądzę, że jeżeli osoby z szacunkiem odnoszą się do władz gminy, to i tym samym szacunkiem władze gminy odpłacają tym innym osobom. Posujemy. Kończą dyskusję. Gdyby był szacunek do tej rady, to byłaby jakaś dyskusja. Pan wójny lepiej mówi, nie, on tak chce. On tak chce i on nic nie zmieni. Jest dyskusja, on tak chce. Mieszasz. Dobrze, drodzy Państwo. Ale zobaczcie Państwo, że my wspólnie jest już 3 lata. I my żeśmy wspólnie nic nie zrobiliśmy. Nawet konkretnie nie ustaliliśmy żadnych poprawek. Nie przygotowaliśmy nic do końca, a uzurpujemy sobie prawo do tego, że rządzimy gminą i chcemy tutaj coś zmieniać. Ja tak może. O 3 lata za długo na radę chyba. Ma pan rację. Nie, ja po prostu nie zgadzam się z tym, żebym ja sobie przypisywała jakieś zaszczyty, z których nie uczestniczę. Jeżeli nie pracuję nad czymś, to chylę głowę przed tymi osobami, które pracują przy tym. I to jest moje zdanie i nie zmienię tego zdania. Co to jest tutaj, pani Kasiu? Ale to nad tą poprawką będziemy głosowali. Najpierw przegłosujemy samą poprawkę, potem poddam pod głosowanie uchwałę z poprawkami. Tak? Jest. Czy jesteśmy za poprawką, a potem za wprowadzeniem uchwały z poprawką? Ja nie rozumiem. Czyli najpierw za wprowadzenie poprawki do proponowanej uchwały wójta. Mamy poprawki proponowane przez przewodniczącego i chcemy wprowadzić do projektu uchwały. Tak, i potem będziemy głosować. Najpierw za poprawkę przewodniczącego, tak? Tak. Kto z Państwa jest za? Ale pierwsza jest na moja nie uchwała. Czy chcecie wprowadzić te poprawki, które proponował przewodniczący do tej uchwały? Tak, jeżeli nie, no to przychodzi uchwała, która proponowała do pana wójta. No to może. Kto z Państwa jest za wprowadzenie poprawki do uchwały proponowanej przez pana wójta? Dwie osoby. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto jest, się wstrzymał? Dziękuję. Poprawka upadła. Teraz głosujemy nad uchwałą proponowaną przez pana wójta. Kto z Państwa jest za przyjęcie proponowanej uchwały w formie pana wójta, proszę podnieść rękę.